dobry. Dzisiaj mam taki problem w swoim Fordzie Edge'u, a mianowicie problem znany nie tylko z Edge'a, ale też Mondeo, S-Maxy, Galaxy. Oryginalna skóra z plastikowej świni zapomniała, że ma być skórą. Po prostu zaczyna się odklejać, rozwarstwiać, zostają za niej takie czarne ślady. Jest to strasznie denerwujące, bo tak jak teraz mamy 8 stopni na zewnątrz, to jak jest plus 30 stopni, strasznie się lepiej lepią ręce w tym miejscu, gdzie ona tutaj schodzi, kleją się strasznie do tej kierownicy i zostają takie czarne kawałki z tej pseudoskóry. Tak więc w dzisiejszym filmie chciałbym Wam pokazać, skąd sobie ja zamawiam kierownicę i nigdy nie narzekam, bo daję ją do przycia, a daję ją do przycia do profesjonalistów. Do profesjonalistów, czyli do PFI Car Styling. PFI Global strona, jakbyście pytali, link w opisie. Obszywają kierownicę, tuningują kierownicę. Robiłem już kilka kierownic u nich, jestem mega zadowolony. Tu macie do nich kontakt, link w opisie. Co ja planuję zrobić w swojej kierownicy, to już Wam tłumaczę. Planuję sobie zrobić normalną, okrągłą kierownicę. Nie będę nic kombinował jak w Mondeo, żeby była spłaszczona z tej strony. Jest to po prostu Ford Edge, tak więc mi się wydaje, że taka kierownica a la RS by nie pasowała. Kierownicę sobie oprzyję, zrobię sobie ją troszkę grubszą. Ten kawałek odtąd dotąd zrobię sobie w dziurkowanej skórze, w takiej preferowanej. Wtedy się fajnie trzyma kierownicę. Nić sobie zrobię srebrną w środku. A dlaczego srebrną? Bo już wiem od chłopaków z PFI, że srebrna wygląda na białą, a nie brudzi się tak jak biała. Jest naprawdę dużo, dużo bardziej trwalsza ta srebrna nić i się nie brudzi. Ok, zapraszam do oglądania. Dzisiaj Wam pokażę, jak sobie ściągnąć poduszkę z kierownicy i jak wymienić sobie kierownicę. I pokażę Wam, jakie cuda robią chłopaki z PFI. A cuda robią takie. Coś pięknego. Wyszła idealnie, tak jak chciałem. Fajna, taka jak się trzyma kierownicę. Mięsista, gruba. Skórka dziurkowana. I skórka ze skórki. Nie z plastikowej świni. Ok. To co? Bierzemy się za wymienianie. Żeby ściągnąć poduszkę powierzchowną, trzeba sobie tak zostawić kierownicę. Tak jest najlepiej. Wyłączyć zapłon, podnieść maskę, odkręcić klemę od alkomatora. Odkręcamy klemę. Jedna ważna rzecz. Pamiętajcie, że jak kręcacie klemę, ja bynajmniej sobie używam tego, co Ford daje tutaj do instalacji. O! Tak sobie zabezpieczam, żeby mi się ona czasem z powrotem nie przypięła. Jak już mamy tak odpiętą klemę, idziemy ściągać poduszkę powierzchowną. A teraz ściągamy poduszkę. Ja mam takiego starego Torxa odciętego tu, w tym miejscu, jak jest kierownica. Tu macie taką dziurkę i tu trzeba wcisnąć sprężynę i drugą ręką sobie tu odciągnąć, żeby wyszła poduszka. Tu naciskacie tą sprężynę. Jak ściągnę poduszkę, to Wam pokażę, jak to wygląda, co tam się naciska. Tu wciskałem, tu palcami sobie delikatnie pociągnąłem poduszkę. Pamiętajcie, że klema ma być odpięta. I teraz tak, tu dociskacie lekko do góry i odejmujecie poduszkę. Tak jak teraz. Ok, i rozpinacie kostki. Od poduszki, od klaksonu. Te kostki musicie wypiąć. To bardzo się fajnie haczykami podwadza. Chociaż jak się ma mocne paznokcie, też można wyciągnąć tą czerwoną blokadę. Wyciągacie do góry i odpinacie poduszkę. Ok. Poduszka wypięta. Odkładacie. Teraz jest jakaś akcja serwisowa w Fordach na poduszkę. Pamiętacie później, że jakby przypinać ten, to żeby to zawsze zatrzasnąć. Jak to będzie nie zatrzasnięte na poduszce później, to Wam się będzie świecił błąd poduszki
nie będzie Wam widział poduszki. O, o co Wam miałem pokazać. To jak wkładacie tego czpienia, to tak jak widzicie tutaj, naciskacie tą sprężynę. I ona, jak się tu naciska, zwalnia Wam ten haczyk tutaj. Tutaj zeskakuje Wam stąd, a tu już nie musi naciskać delikatnie do góry i do siebie. Ok, teraz potrzebny nam jest Torx, żeby odkręcić kierownicę. I to jest dla mnie troszkę dziwne, bo przeważnie w innych Fordach jest klucz 24. Ale zanim odkręcicie Torxem, warto sobie odpiąć już tą kostkę. No, tak jak teraz, to macie wypięte. I na dole macie tutaj kostkę do grzania kierownicy. Tą kostką mam jakieś straszne problemy ją wypiąć palcami, tak więc takimi szczypcami łapę, tak jak teraz, ściskam i do siebie. Dosyć mocno się trzymała, palcami by było nie do odpięcia. Ok, teraz Torxem odkręcam tu kierownicę. Torxem T50 odkręcam śrubę kierownicy. Tak jak widzicie, na kierownicy był klej. Trzeba będzie też dać kapkę kleju, tylko lekkiego. Ja naprawdę tu nie czułem jakiegoś dużego oporu odkręcając tą śrubkę. Ok, jak już macie odpiętą tą kostkę, śmiało możecie ściągnąć kierownicę. Tu tylko pamiętajcie jedną rzecz, żeby wejście od poduszki Wam się nie wyrwało, ma Wam się tam schować do środka, tak jak teraz. Ściągamy kierownicę i pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy. Nie bawicie się taśmą. Tak jak ściągnęliście, tak ma zostać. Możecie się tu taśmą jakąś klejącą zabezpieczyć, ale nie ruszajcie tej taśmy. Faktycznie guzików tu nie odkręcacie, to w całości przenosicie. Tu musicie tylko wypiąć, rozpiąć kostki, tak jak teraz. Tutaj i tu odpiąć sobie kostkę od grzania. Tu w tym miejscu. A można sobie wypiąć w całości. Tu rozpiąć, teraz będzie fajny dostęp. To przenosicie w całości, bez żadnego rozkręcania. Łopatki i to z tyłu musicie przekręcić na tą. Tu dostałem kierownicę za kaucję. Tak więc po prostu tą muszę odesłać. Bo musiałem wpłacić kaucję za tą kierownicę. Z T25 odkręcam te 4 śrubki. Odkręcam tą osłonę dolną. Ok, widzieliście te 4 śrubki. To teraz trzeba tutaj, nie wiem dlaczego gwiazdkowym, ale śrubokrętem gwiazdkowym trzeba odkręcić łopatki. Jedna tu pod tymi kablami jest ukryta, druga śrubka. Normalnie powinien być też Torx, ale nie wiem dlaczego ja mam tak. Może jak ma inaczej. Jak odkręciliście tą śrubkę, to po prostu Wam łopatka wychodzi bez żadnego problemu. To samo po drugiej stronie, pod tymi kabelkami. Tam jest ukryta śrubka w tym miejscu. Dobra, łopatki zdemontowane. Możecie ściągnąć sobie ten plastik. I teraz przezbrajamy tą nową kierownicę. Ta idzie do odesłania. To zwrócą mi kaucję. Okay. Nowa kierownica uzbrojona. Uzbrajamy. Wkładamy najpierw ten plastik, czego ładnie trafić wszędzie, żeby nam ładnie tutaj siadł w każde miejsce. Jak już ładnie siada, wkładamy teraz łopatki. Lewą, prawą. Pamiętajcie, żeby łopatki sobie wsadzić przed tym, jak dokręcicie ten plastik. Wtedy jeszcze jest jakiś tam luz, można go uchylić, wsunąć w łopatkę. Teraz po prostu przekręcam łopatkę i zaraz będę finalnie wszystko skręcał. Pomijcie sobie przypinać wiązki tu, gdzie była, w te kabelki, łopatek dopiąć, w kosteczki. Teraz wszystko ma swoje prowadzenia. Trzeba wszędzie tu trafić, w jedno, drugie miejsce, powpinać to ładnie. I zaraz będę montował na auto. Ok, wszędzie ładnie dolega. Nic nie odstaje. Zakładam na auto. Pamiętajcie, żeby tego nie przeszczypać, żeby nie ruszyć tą taśmą. Ok. Wszystko wpinamy. Jak słychać klik, to znaczy jest dobrze. Tu mamy podpięte. Zostały nam klakson i poduszka.
i przykręcić szubę, tak jak mówiłem. Był klej, ja dam kapkę kleju. Nie sugerujcie się kolorem, każdy producent innym kolorem oznacza swoją twardość. Tu dałem średni. Przykręcam. Dokręciłem, teraz bardzo ostrożnie wpinam poduszkę powietrzną. Podpiąłem wszystko. Teraz zapinam kierownicę. Kierownica założona. Jak Wam się podoba, dajcie znać w komentarzach. Tu zrobiłem tą skórkę taką dziurkowaną. Tu zwykła. Kierownica jest ogólnie zwykła, nie była płaszczona. Poduszka podpięta. Teraz a propos poduszki, jest akcja serwisowa na poduszki. Wymieniają w Mondeach, w Galaxach, w S-Maxach. Sprawdźcie sobie na akcji serwisowej, czy macie u siebie. Ok. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba taka kierownica. Kierownica podłączona. Mi się mega podoba. Mega fajnie to wygląda. Słuchajcie, jeżeli się podobało, łapkę w górę. Zapraszam do PFI. Chłopaki dają radę. Tak mówię, to już jest któraś kierownica od nich zrobiona. I nie dzieją mi się, z ich kierownicami nie działy mi się takie cuda jak w oryginalnych kierownicach Forda, gdzie się po prostu skóra z plastikowej świni zaczyna odklejać, rozwarstwiać. Jeżeli się podobało, jeszcze raz łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć Wam.